Okej, witajcie wszyscy, z tej strony Sarlen, a to Dragon Age Inkwizycja. I kolejny odcinek, w którym szczerze nie do końca wiem, co robić. Tutaj lekko zbadałem, to nie jest wszystko w ostatnim odcinku. Tutaj myślę, że tutaj mogę coś odnieść. Tak, misję, bo tutaj gdzieś znalazłem chyba ciało jakiejś kobiety. Tutaj to Lyrium i tak, to resztę to zrobię raczej na wyższym poziomie, bo czwarty to może być za mało. Teraz próbuję się gdzieś w tej okolicy bardziej pokręcić. Ten może Wiedźmi Las, coś tą obronę tej wioski i tak dalej. Te filakterium oddam, które też znalazłem gdzieś w którymś z ostatnich odcinków. I myślę, że to tak mniej więcej nam wyjdzie czasowo. Okay, mam nadzieję, że gra nie będzie mi stroiła żadnych humorków. Musiałem tutaj dni przed rozpoczęciem nagrywania wyciąć w pień parę grup wroga, gdyż przeszkadzali. Ja chciałem tylko coś sprawdzić, a oni mi przeszkadzali. Tutaj mamy tak zwane okularum. Nie wiem, czy już cokolwiek o tym mówiłem. Kto placed a skull out here and for what purpose? W okularach wyszukujemy odłamki, które potem możemy zbierać. Nie wiem, po co one są dokładnie, ale z tego, co mi się obiło o uszy, to z pomocą tych odłamków się jakieś bramy w jakiejś jaskini otwiera. Już 2 z 4 namierzone. Ta czaszka jeszcze może nam ujawnić 2. Okej, o dziwo znalazłem wszystkie. Za pierwszym razem mi się to nie udało. Skoro już tu jesteśmy, to podejdziemy sobie do tego... Szczurek Kalenada. Oczywiście jeszcze szczelina. Chwała Solasie ci za barierę. No, uderz mnie. Dobra, spadaj. Dostaniesz z tego. To domki się... No, się zbiera. No jasne, że się zbiera. No, czegoś tu są. Ale... Ogólnie sam z siebie to jakoś nie przywiązywałem do tego... wielkiej roli. Solas... Nie, nie ma tego ciekawego zaklęcia jeszcze. Jak taka mała... wskazówka. Jak ktoś gra magiem i chociażby zaczyna przygodę, czy nawet na późniejszym etapie, warto mieć umiejętność rozproszenie magii, czy jakoś tak to się nazywa. Mają do tego dostęp magowie, wszyscy w zasadzie. Ewentualnie specjalizacja templariusza. Też chyba to może. Jak ktoś gra na przykład łotrzykiem, to w drużynie możesz mieć... No, mogą tu mieć wszyscy oprócz ciebie. Podgłosiłem trochę grę, mam nadzieję, że nie za bardzo, bo... Wydawała mi się strasznie cicha. Na pewno podgłośniłem dialogi. Gdyż kiedy oni coś mówią, zazwyczaj się zamykam tak czy siak. Za zamykanie jeszcze jedno dostajemy władzę, wracając do rozproszenia magii, bo znowu zgubię myśl. Już zgubiłem. That tower is impressive, even as a ruin. I wonder what dreams it might hold. Trudno powiedzieć kogo? A to oczywiście ogłamek. That's what the skull helped you find? Right. Not ominous at all. Chyba ich nie jęcz. Magowie w drzewku ducha mają zaklęcie odpowiedzialne za rozpraszanie magii, to jest jedna rzecz. Dwa, w swoim drzewku również specjalizacja templariusza.
ma taką umiejętność. Templariuszem odgórnie jest Kassandra, więc. Czy no, odgórnie, od 10 ma przypisano taką. Must be something here. Let's look around. Ma przypisaną taką specjalizację po prostu. Tak samo jak Warrick jest artefaktorem, a Solas, jeśli mnie pamięć nie myli, tak zwanym magiem szczelin. No oczywiście, no Solas sporo tych te szczeliny badał i tak dalej, nas pilnował, jak byliśmy nieprzytomni, więc jakieś pojęcie na ten temat ma. To są różne specjalizacje. Każda klasa postaci ma po 3. A. Dobra, tu jest to, co dał. W ostatnim odcinku znalazłem bodajże właśnie jakąś mapkę. Jakąś mapkę i właśnie to ta mapka nam pokazywała to miejsce. Kompletnie o tym zapomniałem, szczerze mówiąc. Tak myślę, co tu jest? Wcześniej tu chyba nic nie miałem. No ale już jest wszystko jasne. Ale ja ciągle odbiegam od tego jednej myśli. Rozpraszanie magii, ciąg dalszy. W momencie, kiedy jesteś przy szczelinie i masz przy sobie. Jesteś tam na przykład templariuszem, i masz ze sobą maga. Jednego czy tam dwóch, zależy jak tam sobie drużynę rozkładasz. Pamiętajcie, że warto mieć po 3K, bo on oczywiście jako jedyna klasa jest w stanie otwierać trudne zamki. Masz budynkę. Ogłuszyłem ich, żeby. Czy no chciałem sobie nabić też. O, mag! To nie jest porażony. Solas ma umiejętność porażenia? Solasie, bariera. To dzisiaj. Chyba nie miał many na barierę. Teraz! Solasie! Bo wejdę w twoje ciało i nie będę chciał wyjść. Co sobie jeszcze odblokujemy? Obóz to warto mieć właśnie. Przynajmniej jedną osobę, która to rozproszenie magii posiada. Masz takie zadania. Najpierw sobie rozbijemy obóz, bo odnawia nam się miksturki. Co jest? Dobra. Tak. Dobre miejsce na obóz. Analiza geologiczna. Bierzemy. Wyposażyć w mikstury. Skalny pancerz. Co mi to daje? Okej. Myślę, że mogę sobie stworzyć takie ze dwie. Przyda mi się na jakieś dłuższe potyczki. Dużo mi braknie. Klatki dla więźniów, żelazo i feraldański zamek. Czy ja ci znajdę feraldański zamek? Żelazo mam, ale gdzie ten? Nieważne. I mapka jakaś za wodospadem. Nie wiem, czy chcę się tam teraz iść i szukać tego. Kiedyś może znajdę. Czy ja w końcu ogarnę i powiem w końcu to, co chciałem powiedzieć? Wątpię. Look, that's the King's Road down there. Gdzie jest czwarte? Zawsze mam problem z tym ostatnim. Jest. Oczywiście tam schodzimy. Przejdziemy sobie tak troszkę chyba boczkiem do miejsca naszego zadania. Szlak. Zabolało, tak myślałem. Nie jest najgorzej. Łucznik templariusz. Look at this. The apostates have gone mad with power. The Templars aren't looking any better here.
Najemnik. Dobra. Gdyż... O, dobra. Warto mieć przynajmniej jedną... Tak, tak, tak. Przy szczelinach warto mieć przynajmniej jedną osobę, która jest w stanie rozpraszać magię, gdyż w momencie, kiedy demony się jeszcze nie zmaterializują, czy tam jeszcze wyszły, tam są po prostu jako te jeszcze zielone... Zielone? No to jest zielony krąg na ziemi. Możemy je odesłać, który właśnie z tych zdolności typu tam rozpoczęcie magii albo to u Templariusza. I one wtedy znikają, nie pojawiają się, nie musimy z nimi walczyć. Mamy w tym, mamy od tego jakiś tam względny spokój. Też sobie to spalone haciszcze przejrzę. Wariku. Aha, to chyba są te drzwi wyjściowe, tak? Tak, to są drzwi wyjściowe, okej. Okay. Myślałem, że tam jakiś pokoik był, ale... Cóż? Ale nie było i wtedy... Walka przy szczelinie jest... Co tu dużo mówić... Wysoce ułatwiona. To... A, to działa chyba tak na walkę wręcz. Nie, runy. Runy są dosyć upierdliwe, bo... To są takie bombki, czyli no pułapki, które... O, ferdyński zamek. Które no po prostu wybuchają po chwili. Czyli no, jak na nie trafisz, ewentualnie po jakimś tam... bliżej mi nieznanym... Nie ma rzucania zaklęć, kolego. Okej. Okay. Tutaj mamy kolejny domek do przejrzenia. Nie ma akurat, nie ma odłamku. A jednak nas pali. Tak, tak właśnie się zastanawiałem, czy nas to zrani. Widać, jak się wystarczająco długo postoi, to tak. Nie, dwa. Tutaj jest co? Magik. A ty... Przeniósł się. Nawet nie zdążyłem go zranić. Zabrali mi całą zabawę. Tu w pobliżu jest odłamek, to sobie go weźmiemy. To leży. Oczywiście, że tak. No oczywiście, wariku, oczywiście. Dobra, idziemy dalej. Pozbieramy sobie surowce. I have heard that your books are very popular, Master Tethras. I do all right. I am glad of it. Really? No sarcasm? No superior attitude? We live in a dark and angry time, child of the stone. So much of what people believe has come crashing down. If you bring them a little peace with the worlds you make between the pages, you have done more than most. Wow! Uderz mnie któryś. Zawsze rozbrała mnie jedna rzecz w tych... Nie, inaczej. W tym Dragon Age'u jest w końcu coś, czego brakowało mi w poprzednich dwóch. W jedynce, jak brałeś wojownika, to w przypadku człowieka i krasnoluda dostawałeś gościa z mieczem i tarczą, z bronią jednoręczną i tarczą. Jak brałeś elfa, dostawałeś zazwyczaj dwie bronie. Ewentualnie łuk, nie pamiętam dokładnie, ale chyba dwie bronie.
W dwójce, jak brałeś wojownika na w przypadku Hołka, to dostawałeś co? Broń dwuręczną, bez możliwości wyboru. Właśnie ten brak wyboru mnie rozbra. Miał? Nie, tam teraz nie idziemy. Ten brak wyboru mnie po prostu rozbrajał. A tutaj piękny podział. Wojownik broń dwuręczna, wojownik broni tarcza, łotrzyk, łucznik, łotrzyk. I sense magical energies ahead. The mages cannot be far. Łotrzyk cię broni. Tylko nie. Au. Wszyscy przed wejściem, wszyscy, dobrze. No nie, jeszcze wy tutaj. Jest to pewne, co mi to dokładnie ładuje gardę, ale chyba właśnie to prowokowanie wrogów. Wow. Animacja ataku troszkę trwa. To delikatnie boli, bo czasami... A nie, to te zamki widać teraz mogę zebrać, skoro mam tą misję. Animacja właśnie trochę trwa, ale dzięki temu wiadomo, że przynajmniej używasz ciężkiej broni. To jest pewnie jedna rzecz. Czy jak uderzę, to normalnie coś się stanie. Nie. Salasie? To jest bodajże mariera ognia, więc... Ja nie mam żadnego kosturu dla ciebie? Oczywiście, że mam. Dobra. I teraz... No, przestaniecie nim rzucać, chcę go ogłuszyć. Znaczy jakiś ładny sposób na zbieranie gardy, bo... No, Varika mi ubili. Ta gra niestety cierpi na... braki zdolności leczących. Jedyny sposób, jaki znam, żeby kogoś podczas walki leczyć, to jest umiejętność, jedna z umiejętności. The King's Road should be safer, at least for the time being. We still have those Templars to worry about, though. Jedno z... O, jest ładna laska dla tego. Dla kolegi Solasa. Gniew Floviasa. Trochę się zrymowało. Czekaj, mam tu jakiś mieczyk. Aczkolwiek Sandra ma chyba... O nie, identyczny wręcz, dobra. Żadnej broni wręcznej nie mamy? Ne, znowu. Szkoda. Jaka zbroja? Nie mamy nikogo, kto by mógł używać witaru. Tutaj coś dla Walika, żeby tak nie obrywał. I dla mnie, i dla Kassandry. Nic nowego. Dobra. No, mamy nowy profil Inkwizycji. Miło. Jest jedna umiejętność u... specjalizacji maga jako zaklinacz. To jest jedyna zdolność, która potrafi leczyć, aczkolwiek z... No... Czy warto jej używać, to tak troszkę trudno powiedzieć w niektórych momentach.
Ale jest. Jest jeszcze zdolność odcucenia, tak samo jak w poprzednich. Jeśli pamięć nie myli. I to jest takich umiejętności, które mogą nas podnosić. Aczkolwiek podczas samej walki można swojego towarzysza broni podnieść. Popadaj do niego, przytrzymać klawisz myszy i on po pewnym czasie się... Czy po pewnym czasie takiego trzymania się podniesie, będzie takie kółeczko, które zacznie się zapełniać. Dobra, pozbyliśmy się tutaj magów. Dobra, odetnij się, gro. To pogadamy. No to jest chyba misja na którą bracia krwi. No mogę się tam przejść. W pobliżu jest szczelina i... Jeszcze jedno zadanie. I odłamek, o. Czy zabrakło mi słownictwa. Dobra. My sobie podejdziemy. Jednym z dodatkowych elementów, których nie było w poprzednich grach, są... Wierzchowce. Mamy możliwość zdobycia wierzchowca. Nawet na tej wielkiej lokacji, ale... Na zachód. Mamy misję koniuszy, co... W miarę łatwo się domyślić, o co chodzi. Chyba tak. Dobra, co mamy tutaj? Się chyba teksturki nie zbudowały, ewentualnie tak to po prostu wygląda. Jakaś notka, pytanie dla kogo? Twierdza magów statów. Aha, jest po prostu list taki jakby werbunkowy, żeby dostać się do tej twierdzy, którą przed chwilą zresztą rozbiliśmy. Wypleniliśmy z niej wszystkich magów. I tak się zastanawiam, jak tutaj potoczyć sobie fabułę i co zrobić, więc... Dobra, najpierw podejdziemy do szczeliny. Szybki zapis, bo mogę zginąć. Nie wiem, czy to jest ta... Słaba czy mocna szczelina. Znośna, dobra. Aha, została bariera, to się usunąłeś z tym, tak? Nie wiem, jak do końca sobie właśnie tą... wszystko rozwinąć. Czy no... Wiem na pewno... Znam na pewno jedną decyzję, którą ruszę w tą stronę, którą... z której skorzystam. Problem powiedzmy dalej. A propos tego właśnie, w ten sposób, jak jest ustawione, to wtedy jeszcze można ich rozpraszać. Bo oni wtedy jeszcze są niezmaterializowani i... jest możliwe, aby się ich kulturalnie... i szybko pozbyć. W zasadzie kompletnie bez walki. Uderz mnie któryś. Dobra, to nie uderzaj. Sobie ogłuszę cienia. Do zamknięcia. No takie zadanie nawet jest w pobliżu. Ciągle zastanawiam się, jak sobie skompletować drużynę. No, szczeliny na obrzeżach pozamykałem. Z jednej strony... drużynie, jaką chciałbym sobie chętnie skompletować, będzie mi brakło... jakiegoś tanka na dłuższe... Będzie mi brakowało tanka na dłuższe bitwy. A no, posad z bronią to się nie nadaje. Muszę mieć jakieś miejsce na łotrzyka i maga.
Co do maga, to prawdopodobnie będę biegał z Solasem. Co do łotrzyka, to 95%, że zostanie Varric. How do you write as you do, Varric? I can never find the proper words. You write? Really? I've needed to describe events in reports. They always come off as dry, boring, lifeless, stale. You are an ass. Just helping you find those words. Złośliwa bestia z tego Varrica. Ale tak, no Cassandra marudzi na brak zdolności pisarskich. I tak właśnie nie bardzo... O, mozaika. Właśnie nie bardzo wiem, jak sobie ostatecznie drużynę złożyć. Nie wiem, jakiego brać innego wojownika i... Mam dylemat, jakich brać łotrzyków i maga ze sobą. Nie jest to na chwilę obecną jakiś taki palący problem, bo jeszcze nie mam żadnego nowego towarzysza odblokowanego, ale to będzie problem. Dobra, przeczyszczę tą twierdzę i idę do tamtego domku, bo tam chyba właśnie jest koniec interesującej mnie misji na dzisiaj. Wyważona rękojeść, mocny witar, łuk łowcy. Właśnie rozbrajało mnie to, jak ta gra chce nam dać to, co udało mi się do tej pory widzieć. Jak ta gra kładzie nam... Nie wiem, może to jest jakaś opcja zachęty? Żebyśmy sobie stworzyli łotrzyka pod łuk. Bo tyle łuków, co ja... zaboli. Szlak. Tyle łuków, co ja już... Kim ty jesteś? Rycerz Templariusz. Jesteś taki samo... Nieważne. Tyle łuków, co potrafię znaleźć, schematów do nich i tak dalej, to po prostu przychodzi moje pojęcie ludzkie. Ja nie jestem w... stanie czegoś takiego. Drugi ostrze najemnika. Powiedzmy ogarnąć. Znaczy... Not this! Dobra, pusto. Ale w domku coś jest. Najwyraźniej. Varric. Dobrze, jesteś pod F2, ok. Klawiszami F1, F2, F3, F4 możemy się przyłączać między... towarzyszami. Chyba jest trunek, widzę. Ta. Dwa z... wielu. Młot kowalski. Zastanawiam się, czy to jest mocniejsze od mojego topora. Tak! Super, będę biegał z młotkiem. Cassandra? Znaczy miecz, bo jest tak wydaje się lepszy. Solas to teraz nic nie potrzebuje. A tarczę? Masz najlepszy. Jakiś pancerz znaleźliśmy. Nie, tylko witar i kaptur na poziom 6. Mamy 4. Dobra, więc teraz przez pewien czas będę... biegał z bardzo powolnym młotkiem. Ale i tak, no, mam dużo obrażeń na sekundę, jak na młotek. Okej, co jest tutaj? Odłamek, filakterium, a to jest czarny Redcliffe, to... Dobra, plan na następny odcinek. Obóz, filakterium, czy no, nie, Redcliffe jest tu. Obóz, filakterium, nie, obóz, odłamek, filakterium i te okolice.
to wrócę później. Tu pójdę jeszcze później. Może jutro, może w następnym odcinku zacznę. Przejdę się w tą stronę tych templariuszy, wyplenię tak. O, może tak zrobię, o. Od siebie przez obóz, tutaj przez to zagrożenie i wyplenię templariuszy. To jest pomysł na następny odcinek. Mam nadzieję, że ten się wam jakoś podobał. Wejdziemy sobie do domku, będzie bezpieczniej. Trzymajcie się ludzie i miłego dnia!